będę jutro reprezentował Polskę na europejskim turnieju Freestyle Football. Długo się przygotowywałem, moja forma jest topowa i wyruszam do stolicy Łotwy, do Rygi, by pokazać, na co mnie stać. Wyruszam z samolotem, a jak wiecie, bardzo boję się latać. No cóż, mam nadzieję, że to przeżyję. Znam już swoich rywali, a moja grupa, oj, jest ciekawa. Jest francusko w tej grupie. Bardzo francusko. Crème de la crème tej grupy to Tristan, czyli mistrz Francji i jeden z topowych graczy na świecie. Nie będzie łatwo, no nikt nie powiedział, że będzie łatwo. No w końcu będę grać z najlepszymi freestylerami w Europie i chcę pokazać, że ja się również do nich zaliczam. Wymyśliłem sporo trików na ten turniej, pora na poważną weryfikację. Tak jest! Obiecuję, że dam z siebie wszystko. Czekał mnie krótki, ale pierwszy lot w życiu do Łotwy. Bardzo się stresowałem. Przeżyjemy? Jasne, że tak. Ale miałem ogromne wsparcie przyjaciół. Lecimy. Lecimy podbić świat. A nawet dookoła. I jakoś to przeżyłem. Ginąłeś? Niestety tak, ale przeżyłem. Wylądowałem, żyję. Nie było źle. Zobaczcie, jak zarąbiaszczy trik zrobił nasz sędzia turnieju. No mega, co? Dzisiaj tylko przylot i zapoznanie się z miejscem turnieju. Mentalnie i fizycznie jestem przygotowany na europejskie zmagania. Jutro rozpoczynają się eliminacje. Mój cel minimum, top 32 w Europie, będzie dla mnie naprawdę świetnym wynikiem. A jak mi pójdzie? Koniecznie oglądaj do końca. Jesteśmy w Rydze, w Łotwie, lecieliśmy kawał drogi, żeby zagrać w turnieju europejskim i... Relax. I kawkę sobie popija tutaj Akbariusz. Mohamad Akbari, dla przyjaciół Akbariusz. Pochodzi z Iranu, ale od kilku lat mieszka w Polsce. Należy do światowej czołówki freestyle football i jest pół Polakiem, pół Irańczykiem. Chill, luz. Smacznego. Dobra kawka. Peśna kawa. Peśna.pl. Kogo masz w grupie? Alvaro. Alvaro Morata? Alvaro Lopez. Miałeś mieć Davide Pizaniego. Davide Pizani from Italy, this is for you. Ale zrezygnował. Tak. Bo to Davide Pizani. Davide Pizani nie ma. No nie ma. Moja grupa jest taka bardzo francuska. Mam samych Francuzów w grupie. Jest Tristan, Leylan? Leylan i Jan. Takie polskie imię, ale to Francuz. No, będzie ciekawie. Czy... Powodzenia. Tak? Dzięki, tobie też. Kawka. W grupie wychodzą dwie osoby, pierwsze i drugie miejsce. Potem gramy w top 32, jeśli wyjdziemy z tej grupy. Potem jest top 16, top 8, top 4 i wielki finał. Wielkie brawa dla przeszyka. Sami najlepsi freestylerzy w Europie. Czy my jesteśmy najlepszymi freestylerami w Europie, stary? Z Polski? Nie no, w Europie. O tak, oczywiście. Będziesz teraz mieć obywatelstwo polskie, nie? Tak, pierwszy raz. Pierwszy raz, no. Raczej się raz ma jakieś nowe obywatelstwo. A, ono. I co, teraz jesteś naszym Polakiem, rodakiem, robakiem? Tak, robakiem. Dlaczego postanowiłeś zostać Polakiem? Serce, człowieku. Serce. To pokażemy wam nasze mieszkanko. Tutaj. Pokaż ten wampir. Wampir? Jaki wampir? Mate. Aha. Ty jesteś wampirem? Drugi. Mateusz Włodarczyk. Dla przyjaciół Mate. Freestyler z 6-letnim stażem. Top 16 w Polsce. Mój przyjaciel. Możecie go kojarzyć z naszych relacji z Move Federation. No, szybko dwójka. Szybko dwójka i jeszcze. Wychodzimy na zewnątrz i to wygląda tak. Ładnie tu u was. I jesteśmy na skrzyżowaniu. Mieszkamy na samym skrzyżowaniu w Rydze. Ale spoko, bo mamy kilometr do miejsca turnieju. Ty jak już ustawiasz, z sędzią rozmawiasz, tak? Tak, ja już wszystkie głosy mają iść na mnie. Jak jesteś przygotowany na te? Teraz no zjadę śniadanie, jestem 8 na 10. Ja przyleciałem na ten turniej samolotem. Znaczy w sumie wszyscy przelecieliśmy samolotem. Przeleciliśmy się. Pierwszy raz leciałem samolotem, było to dosyć ciężkie. Kurde, bardzo szybko, w godzinę przylecieliśmy. A jakbyśmy jechali busem, to byłoby ile? Nie wiem. 30 minut. Co? Minut, busem. Z Polski. A, z Polski. Nie wiem. 9 godzina. 9 godzin. Poszliśmy i skosztowaliśmy lokalne łotewskie jedzonko. Podoba ci się twoje jedzenie? Oczywiście. Takie rzeczy tylko w Rydze. Brzuszki najedzone. Jesteśmy przygotowani na Mistrzostwa Europy. Jestem gotów. 2 hours later. Jak wyglądały moje eliminacje do Mistrzostw Europy? Rozpocząłem mocno od trójkołowca do komba i myślę, że jasno pokazałem, że zamierzam tutaj walczyć o wyjście z grupy. Moi przeciwnicy byli Francuzami, cała grupa była francuska, byli to Lilian i Tristan. Tristan to jest zawodnik z bardzo wysokiej półki i jak widać umie naprawdę niesamowite triki. Ale nie odpuszczałem. Zdarzały się u mnie błędy, lecz triki dalej pokazywałem bardzo mocno. Ale Francuzi nie dawali za wygraną. Czy to co pokazałem wystarczy na to, żeby wyjść z grupy? Zostało mi ostatnie wejście. Muszę tutaj przypieczętować swoje wyjście z grupy. I było to moje najlepsze wejście. Znakomicie mi to wszystko weszło. Ooh,
reminding me of the good old good sir. 5 more seconds. Oh yes, crazy. 3, 2, 1. Last round from Brazil. Chwila prawdy, czekamy na wyniki. Sędziowie przyznawali punkty od 1 do 10, a z grupy wychodzą tylko 2 osoby. I wygrałem jednym punktem, czajcie to? Top 32 w Europie, tak jest. Dobra, na gorące odczucia jestem po pojedynku. Moje pierwsze spostrzeżenie jest takie, że tutaj jak się rozgrzewała na tartanie, było spoko, ale jak szedłem na scenę, to nagle było ciemno i zupełnie inaczej czułem piłkę, więc te miejsca rozgrzewkowe powinny być takie same jak te miejsca turniejowe. Rowerek fajnie się światło. Tak, jak zacząłem z tą skórą mów, tak pierwsze poczułem to jest ciężko, ale potem wlazł ten skórą mów do komba i chyba był tylko tat. A ty jak, zadowolony? No właśnie, ja zagrałem dobrze lower, potem wiesz, już zadyszka. Matę miał w grupie Marco, jest to francuski młody talent. Jeśli chodzi o jego grę, to zagrał w swoim stylu tak zwane pancake'i, czyli triki, które polegają na odbiciu się od stopy, która przylega do ziemi. Jak widać, spodobało się to kombo obecnej widowni. Matę w swojej grupie otrzymał 12 punktów i to dało mu trzecie miejsce w grupie, więc nie wyszedł z tej grupy, ale za to zakwalifikował się do dogrywki o top 32. Zobaczymy jak dalej. Panie i panowie, mistrz świata. Druga szansa dla Matę na awans do top 32. Zagrał ekstra battle przeciwko Białorusinowi Pyton. Rozpoczął Białorusin, co nas mocno zaskoczyło, Pyton potrafił akrobatykę. Bardzo ładne kombo i zobaczmy jak odpowie Matę. Zagrał w swoim stylu pancake'i, to są bardzo wyjątkowe i trudne triki. W pierwszych wejściach zaprezentował się naprawdę nieźle, chociaż zdarzały się u niego błędy. Pyton z kolei pokazał swoje kreatywne połączenia, dosyć ciekawe, ale niestety od strony Matę było zbyt dużo błędów. Szkoda, szkoda. I tym sposobem Matę odpadł z ekstra battle. Nie no, too much drops. Dzięki. Nie no, sam wiesz chyba. The next day. Pojedynek o 1/8 finału zagrałem przeciwko Marco z Francji. Rozpocząłem tę walkę. Chciałem pokazać swoją mocną stronę. Zacząłem solidnie, lecz niestety zdarzały się głupie błędy. Marco jest freestylerem akrobatycznym. W drugim wejściu zaryzykowałem i pokazałem coś nowego i kreatywnego ode mnie. To myślę, że mogło się spodobać. Ale czy to wystarczy? Marco skutecznie mi odpowiadał. No cóż, to są mistrzostwa Europy, więc musiałem w trzecim wejściu wjechać już z najmocniejszymi rzeczami. Odpaliłem się. Kombinacja była bardzo mocna. Lecz niestety w ogólnym rozrachunku błędów nie było za dużo. I ta końcówka również zawiodła. Strong finish. But a little mistake at the end. Był potencjał, ale niestety to nie wystarczyło. One of the best lowers combos so far in this competition. Applause from Beijing. Mimo uznania od strony konferencjera za jedno moje combo, czegoś zabrakło i ostatecznie jestem w top 32 w Europie, co jest super wynikiem. Za tydzień już mam Mistrzostwa Świata w Pradze, więc szybko wyciągam wnioski i lecę do Czech z o wiele lepszą grą. Dzięki za wsparcie.